Boże! Idziemy kilometr do skały Napoleona. No, tak się nazywa. Na podrodze samochód został w tyle, a my idziemy jeszcze przed kolacją złapać świeżego powietrza, póki możemy, bo tydzień znów się zapowiada ostro. Jak każdy, trzeba pracować, po to się tu przyjechało i nie ma innej opcji. Czy tu, czy tam, wszędzie trzeba pracować. Na lewo, na lewo. No i co, można grilla zrobić w lesie? Można, tylko trzeba mieć z głową, wszystko z głową. I wszystko można zrobić. Nawet w takim lesie jak ten. To tak samo jak ten namiot, co tam stał, nie? Mhm. Wszedł chłopak, nie ma chłopaka. Wracamy, patrzymy, namiot stoi. O, i znalazł się chłopak. A tak niedaleko od nas był. Nagle znikł. Bo go wezwał nikt. Ostatnia prosta. Napoleona już widzimy tam między drzewami. A w dole po lewo mamy tak. A przed nami mamy tak. No i jesteśmy przy słupku, który pokazuje nam kierunek. Ale patrz, tu też jakiś ślak jest. Może tędy wrócimy, ale o, tu jest bardzo ostro. Sprawdzimy, gdzie to leci. Może to jest leci tam z tego parkingu, co mówiłem. A my idziemy tu pod górę. Przyszliśmy stamtąd z dołu, a żniemy teraz tu w górę. Ostatnie podejście. Mamy Napoleona na drzewie. Przybito mu copkę, a my idziemy tam. No i jesteśmy przy Napoleonie, skręcamy ostro w lewo, a na samym zakręcie mamy stoliczek, ławeczki. Teraz skręć ostro w lewo. Okej, skręcamy. Tu mamy co? A tu mamy też drogowskaz. Zobaczcie, tu jest szlak, który przychodzi do Napoleona, tu jest szlak, który przychodzi do Napoleona, tu jest szlak, który przychodzi do Napoleona i tu jest szlak, który przychodzi do Napoleona. A Napoleon jest tam przed nami, gdzie idzie Margareta. Wow, a my przyszliśmy tym szlakiem zza tego drzewa tam, z samego dołu od parkingu. A przed nami Napoleon. I zaraz tam go sobie oglądniemy. Ostatnia skała na dzisiejszy dzień, bo już mamy dzisiaj kilka kilometrów za nami. Wow, ostatni wypad z parkingu przed kolacją i spaniem. A jutro nowy dzień i kolejny szlak. Margareta ciągnie do góry. Wow. No i co tu widzisz po tym Napoleonie? Siłę. Siła. O. Skała, przy której jesteśmy, nosi nazwę Napoleon. Szukamy czegoś, żeby potwierdzić tą nazwę. Czego ta skała nazywa się Napoleon? Obejdziemy w koło, poszukamy. Może gdzieś będzie jakaś informacja na temat Napoleona. Na razie nic nie widać. Skała potężna. Wejdziemy w koło. Może gdzieś coś znajdziemy, jakąś wzmiankę o Napoleonie. Ale z tego, co nam się tu już widzi, no jeszcze może słoneczko dzisiaj zobaczymy.
ho, ale potężne te skały. A po tablicy ani słychu, ani widu. Patrzcie, jakie te skały są jedna do drugiej dopasowane. Jedna do drugiej, tak jakby była dopasowana i cały czas leci do góry i ona jest jedna do drugiej przytulona. To co w ogóle coś jest jak piramida coś. Jak to jest ułożone? To jest... Nie wiadomo w ogóle jak to, do czego to dopiąć, dopasować. Popatrzcie jakie szczelinki. Jak to ładnie ułożone. Och, znowu przerwa. Tu już niedopasowane, ale tu taki głaz leży na górze. Potężny, a tu taki mniejszy i podpiera go. I znowu tu przerwa. I znowu tu dopasowane. A tabliczki nie ma. Cóż poradzić? Nie dowiemy się historii o Napoleonie. Margareta coś znalazła, ale nie na miejscu, tylko w internecie. Dlaczego ta skała? Ale patrzcie, znowu znalazłem przerwę taką. Z czego ta skała nazywa się Napoleon? Zobaczcie, znowu przerwa, która leci aż na sam szczyt tam, trochę skręca i do góry, tak? Normalnie skały są tak do siebie dopasowane, jakby jak piramidy. O, jest następna przerwa, jak klocki Lego, pa, i znowu do góry, patrz, leci. No, Margareta, ja się łoprę i słuchamy. Twoja i moja wersja. Twoja wersja, że wygląda jak Napoleona czapka. No. A ja mówiłam, że on tutaj był. No i? No i... Biorę... Czyja wersja lepiej mi pasuje tutaj? Więc są dwie wersje. Twoja i moja. No, nie kijem, tylko go pało. Więc ten ten Bürgermeister Michael Zwick, no, mówił, że właśnie Napoleon tutaj był i dlatego to tutaj nazywa się ten Napoleon Steig. Tak. Ci inni mówią, że ta forma jest tej czapki, tego Napoleona i dlatego się to tak nazywa. Aha, czyli tak jak mówiłem, był tu najprawdopodobniej i może zostawił czopkę. Może to jego czopka. Nie wygląda jak jego czapka. Może, tak. I widzisz, na, nigdy... na chłopa nie wyglądał, ale czopkę miał sporo. I widzisz, nigdy nie ma. No, jeszcze się go ile bali. Jakiegoś takiego nieporozumienia, bo ta wersja jest okej, no, i ta wersja, no, jest dla okej. Dwóch zgodnych to jedna nawieść starczy. Jedna skała. No i jedna skała stoi, no i wszystko wiadomo. Dziękujemy za historię. Zapraszamy za tydzień. Tu mamy taką ławkę wystruganą. O, dwa oparcia nawet są. Na taras widokowy, tylko że w drugą stronę na czapkę Napoleona. A czapka Napoleona wygląda tak. Bynajmniej tak się nazywa ta skała. I co sądzicie o tym? Czy to wygląda jak czapka Napoleona? Może troszkę. Ta skała na górze bardzo ciekawa jest. Cała pęknięta, tak jakby normalnie była złożona z dwóch do siebie tych. Widzicie przerwę? Identycznie, bez mała, no w połowie. Skała jest złożona jak klocki 2 Lego. Do samej góry leci. No wcześniej urywa się, już nie widać dokładnie tam. Ale jazda. No, a tu mamy właśnie ławeczki. Idziemy, posiedzimy i zmiatamy na dół kilometr do parkingu. Niedziela, 7 rano, zbieramy się. Śniadanko.
kiełbaska, cebulka, jajka, chlebek z masło, kawę się zrobi. Na, już na innym parkingu, bo przejeżdżamy na inny parking, bo jadą posiłki z Wiesbaden. Także idziemy jeszcze na szlak dzisiaj i koło południa wracamy do domu. Także weekend jest wow. Bo odbieram mowę. Wczorajszy dzień to jest coś niesamowitego i noc. Noc i rano w takiej atmosferze tego się po prostu nie da zapomnieć. I długo się będzie miało w pamięci. Łazienka, kosz, woda i reszta. Salon, kuchnia i hol do dyspozycji. Siedzimy nad jeziorkiem, robimy kawę, a to jest mój ostatni kubek po 3 dniach na kawę. Tak wygląda zmolestowany szuflado. A tu mamy namiot. Tu spałem, wszystko wyciągnięte. Płaszcz na górze był w razie deszczu. Także tak było po spartańsku. Na ten weekend był bardzo udany i to jest nie do zapomnienia będzie weekend. W trakcie realizacji... O, możesz wszystkie tu postawić. Damy radę. Zobacz, co tu się dzieje. Patrz. Ustawmy to wszystko ładnie. Ale, szampany pod konto. Widać, kurczę. No, lepiej, słuchajcie, lepiej mogę trafić. Mam 4. Patrz. Ja nie szampany pod nowe auto. Tak jest. Także nie, trzeba go ochrzcić. Normalnie, ja ale jazda. Trzymam, Jarek, robił dobre zdjęcia. Słuchaj, moje słowa to pisać. Dobra, ja sobie kubę... Po co ja ten kubę wziąłem? To chyba nie pójdziemy dzisiaj na ten szlak. Idziemy, ja chcę iść, bo ja już mam, kurwa, dosyć tej roboty. No. Jeszcze co, ja muszę zrobić zdjęcie. Ja takiego zostawionego stołu. Ja idę. I kiełbaska. Tak jest. Swojska Polska. Swojska, tak. No. Oj. Od swatów chyba, tak? Czy jak? Tak, od swatów wszystko. Pięknie. Swatów, co robią? Trzeba. Możesz udusić, ale sama się zmieścisz. Damy, nie na takich wąskich rzeczach się spało za kawalerki, a potem przychodzi łóżko 2x2 i ciasno. I ciasno. Zgadza. Bateria przeciwlotnicza przygotowana. Tam się granatnik się szykuje. No, niespodzianka 100%, Margareta, to jest... Wiesz, powiedzieć dziękuję wam, czy to jest... To jest za mało, o! Nie da określić słowa. Wszystkiego bym się spodziewał, ale tego to jest... Nie, szampana, coś tam bym się spodziewał, ale że to tak wszystko się tutaj, no... skręci, to nie... I za nowe autko. Masz to nowe auto, żeby się tam... Żeby się jeździło, żeby meble dobrze się tam spasowały. Tak, no, i spanie dobre było. No, wszystkiego dobrego. Panie kierowniku, dziękuję. No, dziękujemy za przyjazd, za przyjęcie zaproszenia. Nie mogli doczekać, kiedy przyjedziemy tutaj do was, bo kurde... Ja już tamte niedzielę mówiłem do Iwony, ale to tak jeszcze... Nie. Po przyjeździe, bo się już dawno wrócili, nie? Bo słuchaj, myśmy... Puść mnie tu pod Margaret, dobra, bo okay. Ja tu sobie ja mam siodne. Dwóch tutaj puścić. Chlebem, żeby się dostać do tego miodu, to trzeba odkręcić. Czekaj, ja go tak nie pójdzie. Nie pójdzie. Patrz, pełny stół, a siły nie ma. Co? No, to ty trzymaj, a ja kręcę. No to dawaj. Margareta ci wstydu narobi. Bo Margareta u górki nie wyrywa. Dobra, pojemy smalec, nie ma mięsa. No, a w końcu jeden utworzył z chłopaków. A Daniel mówi, no, jak ja go ruszył, to też odkręcił. Jarek film kręci. Z tym autem jechałam już dziecko.
Jesteśmy na tarasie widokowym, którym byłem tutaj w piątek wieczór, po południu. I stąd była pierwsza relacja. A dzisiaj jesteśmy tu w czwórkę. I znów oglądamy widoki, które ja oglądałem w piątek. Pójdziemy tam jeszcze w dół, także zobaczycie od nowa, co mamy do pokazania. A jakbyś miał pytania co do auta, to pytaj, nie? No i wiesz, dzwonię mu, mówię, moje dziecko płacze za bardzo za tym autem, a on mówi, no nie ma sprawy, to my przyjedziemy, ale wiesz, a ci powiem dlatego, a jak przyjechało 4 seriaków, to moje dziecko ma tylko pozwolę. Wodę? Dobrze, okej. Okay. Chcesz jedną butelkę wody? Ja mam nie, 3. Nie, damy radę. Nie, ty nie musisz dać rady, ja już ci daję. Nie, coś, ty napijesz się. Chodź. Daj, już ja znajdę. Bo to... potrzebuję dużo. Mam potem już kompanię tym drugim. To jest taki energię drink. Kurka, to nie pij, bo cię później no, tam nie złapię. No, my ją, nie daj jej tyle. Idziemy tam. Jeszcze no. Idziemy tam, no tam. Normalnie jest dołem, ale my idziemy tam, gdzie wiesz. Ciekawe, czy przejdę. Nie, musimy iść dołem. Tak, tak. Chodź, pomóż mi podnieść. Za 10 metrów dotrzesz do celu. No, gdzie się do tych dźwigał? No chodź. Tu na górę chcecie tu. Tak, nie, śmieją się coś. Bierz, a ty kręć. No tak, my tu musimy zejść. Jak... No pomóż mi, bierzmy tą brzozę. Ja bym wziął. No ja bym też wzięła. No tak. Bierzemy drzewo na ognisko. Na ognisko drzewo. No naprawdę. Dla mnie to za gruba część. No to ty do tej grubej. No, mamo, ja wariat. No ale kawałek sosny jest, nie? Idziemy z powrotem. Tak, chyba czas. Możemy, może nie. Możemy raz, tak. Prosto. Nasz kolega mówił, że pod brzozą, żeście mu nie wierzyli. Tam to by wziął, tam to sucha było. Chodź. Ale wiesz, jakie ognisko by było? Tak. A to było tak tylko troszkę ciężkie, nie? W młodszych latach ja z ojcem o takie w całości kładłem w lesie na wóz. No widzisz. To było dawno, dawno i nieprawda. To jest prawda, tak. Ja mówię, wiesz, brało się i... Ale... Ja mówię, jakbyśmy tam akcję z butelka wypili, to nie ma sprawy, nie? No. To byłyśmy Agnieszki pasami te skały, no, te sosny zapięli do samochodu i zawieźli do domu. Widzisz, tu chcieliśmy przejść. A no, to jest właśnie ta... To jest ta sosna, której nie dałeś sobie rady z nią. Chyba, że się wrócimy. My jeszcze ale raz ja spróbujemy. Myślę, że my jej damy tu radę z dołu. Nie, z dołu by się nie da. Trzeba było do góry. To ty pójdziesz na górę, a my na górę i damy radę. A, dzień dobry. A, ptoki jedne. No. No, chłodno, głodno i do domu daleko. To wy takie im dałam wtedy, że już od tamtej pory nigdy ze mną nie pojechali. O, idziemy tam do tej dziupli. Tu? Nie. No tam, o. Nie chcesz tu mieszkać? Nie. Zobacz, naturalny namiot. Zobacz, jak fajnie. To tyle, że można się schować przed deszczem tutaj. Oj, tam dalej pójdziemy, jak się tam namioty będą. Patrz tam, jaki jest namiot. Chyba, że trzeba napisać WC otwarte. Oczywiście, ale taki jakoś tak ma
powietrzu to jest tak inaczej. No.